Europejski Trybunał Praw Człowieka stanął w obronie Stowarzyszenia Osób Narodowości Śląskiej. Sędziowie w Strasburgu sprzeciwili się likwidacji tej organizacji. Stowarzyszenie złożyło skargę do Trybunału po wieloletniej batalii sądowej w Polsce. Wcześniej polski wymiar sprawiedliwości uznał, że stowarzyszenie nie powinno być zarejestrowane pod nazwą sugerującą, że Ślązacy są odrębnym narodem. Trybunał w Strasburgu orzekł, że decyzja o likwidacji Stowarzyszenia Osób Narodowości Śląskiej narusza Europejską Konwencję Praw Człowieka w zakresie wolności zgromadzeń i stowarzyszania się. Podkreślono, że w Polsce do narodowości śląskiej poczuwa się ponad 500 000 osób. Stowarzyszenie Osób Narodowości Śląskiej złożyło skargę do Europejskiego Trybunału po wieloletniej batalii sądowej. Polski wymiar sprawiedliwości domagał się zmiany nazwy, a potem rozwiązania. Pod koniec marca do Sejmu ma trafić projekt ustawy w sprawie uznania języka śląskiego za język regionalny.